Cześć, witam Papas Czyzer, ja tu go, odcinek 52, odcinek kolejny. Z pięciu dzisiejszych to jest trzeci. Zamówienie specjalne to samo, Czyzy BLT, takie się wylosowało. Mamy tutaj trochę nowości. Czy nowy, jest nowy plakat? No tak, jest nowy plakat. Jako, że było miejsce na ścianie, no to plakat powieszony został. I jeszcze jakiś prezent. Brody. Brody i... Klair. To są dwa prezenty dzisiaj, które zostały rozpakowane. Dobrze, i tak. No to zacznijmy. Mamy akarinową. Akari. No, Akari jest nową osobą, nie? Aha. Wychodzi na to, że ona od Piratę Basz to w ogóle fanką nie jest. Pomidorki i sos. Jakby była fanką, to by chociaż coś na Piratę Basz zamówiła. Na Piratę Basz mamy już wszystkie nowości odblokowane, nie ma nic już do odblokowania na Piratę Basz. To co mieliśmy do odblokowania, to odblokowane jest. Czyli z BLT. Potrzebny bekon. Potrzebne. No w sumie nawet bliżej jest, jak przesunę w lewo. W prawo. Jak przesunę w prawo, od bekonu do surówki zielonej, no to jest bliżej. Lisa. Lisa, zamawiasz to, co właśnie przygotowałem. No to ładnie. Okej, tutaj po drodze do build. Od razu zrobimy drugi zestaw. Tak. Drugi zestawik. Mi się zastanawiam, czy się nie nie zrobić czegoś takiego jak... No może jest dopiero początek gry. No dobra, może za dużo powiedziane, początek gry. Ale żeby już od razu tak na początku kupować kupony i je wydawać ludziom. No dobra, może jeszcze kasy aż tyle nie ma. Żeby nie było co z nią zrobić. Ale kuponik jeden na dziennie można wydawać. No i tak pewnie nie będę tych kuponów codziennie wydawał. Ale jak wydam jeden w ciągu na jeden dziennie, no to można robić jedno zamówienie więcej do przodu. Co mi tam dzwoni? Ojej, tu mi dzwoni. No raczej nie będzie tutaj, nie? No, zamówienia specjalnego numer 2. Frytki kręcone. No i na razie to tyle, jeśli chodzi o frytki, które mogłem wstawić. Potrzebny ser z dziurami. Rybki do tego. Surówka dalej. I no, pomidory. Pomidory nie, papryka. Sosik. I mamy kanapeczkę dla kapitan Cory.
czyli z BLT dla naszej lisy. No, lisa. No i nie wyszło mi z czymś. Może sosu nie dostał albo coś. No, no może lisa nie dostała sosu albo czegoś. No tam nie było u lisy seteczki za build. Serki, ciach. I tu mamy schabik. Potem bekon. Sos pomidorowy. No w sumie trochę za wcześnie z tymi. Dobra, jak zamówi wafle, no to będziemy wymieniać. Jak klient od zamówienia specjalnego będzie chciał wafle, no to będziemy wymieniać. Może się uda, że zamówi któreś z tych frytek już gotowych. I można je już. Można zrobić closerowi. Closerek dzisiaj kto? Hank. I tak kanapka z Pirate Bash, potem dwa serki też z Pirate Bash i bekon, pomidorki oraz no właśnie sos B. Pomidory były drugie. Pierwszy jest bekon. Drugie są pomidorki. No i sosik, ciach. To dla Hanka. No właśnie. Czyli jednak Claire zamówiła z BLT i zamówiła przy okazji długie frytki do tego. Bekoniki. To dla czwartej osoby, tu dla piątej. Claire. A, tu też chyba sosu nie dałem. No nawet nie widać sosu. Myślałem, że sos dałem, ale nie dałem. No to mamy zamówienia bez sosów. Specjalne. To dla Hanka. Jeszcze jedno zamówienie jest do przygotowania. No to perfekt. Perfekcik. Ketchup. No i teraz patrząc na to, że jeszcze klienta nie ma, no to zdążę wydać czwórkę i wtedy przyjdzie. O nie. No dobra, tutaj akurat klient by nie przyszedł, tylko i tak by wybrał numer telefoniczny do nas. Numer telefonu do nas wybrała Toru. Dwa serki, rybcie i pomidorki. Dalej będzie jajo.
skończyli, jednak nie zdążyłem wydać tego zamówienia i już przyszedł klient szósty. Dobra. No to toru. Właśnie frytki się robią, nie robią się. Closerowi też wstawimy. Długie. Pierw dostanie Hank, potem dostanie Toru. Niech się smażą te frytki kręcone. Idealnie, jedno wysypałem, drugie wyłączyłem, zanim mi przeskoczyło tutaj, gdzie są do wyboru posypki albo sosy na frytki. No to Hank. No tutaj nie wyszło zagrzanie. Potrzebny sos. Kuleczki. I to jest zamówienie naszej toru. No i perfekt. Perfekcyjnie zakończony. Rank 30, czyli 2 dni maksymalnie i będzie rank i zakończenie piratyba. Za mocno, wróć, za lekko. No i przeskoczyło mi z ostatniej na przedostatnią. Okej. Okay. To się zarobiliśmy, jakieś małe, nic nieznaczące pieniążki, bo dolca 50, no to na nic nie wydam. Nic tyle nie kosztuje. A, tak powolutku, jakby tak jeszcze trafiło na gwiazdkę, to by było ciekawie. Jeszcze raz nie weszło. Znowu. Teraz weszło. Kraken table. Stolik na piratę bar, no który już nie zostanie postawiony w tym holidayku. Piratę basz, jak się powtórzy, to wtedy postawimy tamten stolik. Na ten ostatnie dwa dni, no to nie będzie sensu zmieniać. Do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Cześć.